tytuł mojego wystąpienia to jest 5 powodów, dlaczego twoja firma potrzebuje dobrego designu. Być może, że bardzo oczywisty, bardzo prosty temat, ale mam wrażenie po wszystkich spotkaniach, rozmowach, że cały czas jest potrzeba jakiejś tam edukacji w tym zakresie. Także kilka rzeczy dzisiaj chciałbym na ten temat powiedzieć, tak żeby was zachęcić, szczególnie osoby, które reprezentują firmę, żeby trochę zainteresować was tym, jak można myśleć o designie i trochę szerzej po prostu działać w tym zakresie. Dobrze, na sam początek to jest gość, który się nazywa Paul Rand. Być może, że jest wam znany, natomiast to jest absolutnie osoba, która no, w swoim życiu projektowo bardzo dużo ciekawych rzeczy zrobiła. Między innymi gość jest oprócz swojego imienia i nazwiska nazywany jako Papa Logo, bo bardzo dużo rzeczy zaprojektował, bardzo znanych logotypów, które do dnia dzisiejszego tak naprawdę funkcjonują albo w niezmienionej, albo w bardzo niezmienionej formie. To jest trochę taki odpowiednik naszego Karola Śliwki. Jeżeli nie znacie ani jednego, ani drugiego, to zdecydowanie zachęcam was do zapoznania się zarówno z ich życiorysami, jak i z tym, co zrobili, bo naprawdę warto inspirować się i patrzeć i jakby zrozumieć ich sposób myślenia na temat designu. Natomiast to, co Paul Rand powiedział, co mnie zawsze urzeka, to jest to, że wszystko jest zaprojektowane i projektowanie jest wszystkim i tak naprawdę bardzo często o tym zapominamy, często firmy o tym zapominają, że jednak te rzeczy, które produkują, sprzedają, oferują swoim klientom, są tak lub w jakiś inny sposób zaprojektowane, albo dobrze, albo źle i chciałbym was zachęcić do tego, żebyście jednak myśleli takimi kategoriami, że może warto pomyśleć i zaprojektować coś świadomie. Ja nazywam się Radek Ratajczak i tak jak Paweł powiedział, jestem z Shopa Design and Strategy i chciałbym wam dzisiaj właśnie opowiedzieć o tym, o 5 powodach, dlaczego wasza firma, twoja firma potrzebuje dobrego designu na co dzień, a nie tylko od święta. Na samym początku chciałbym się rozprawić z prostymi mitami na rozgrzewkę, bo to jest coś, co często spotykamy w dyskusjach z klientami albo gdzieś na jakichś forach rozmawiamy o tym. Pierwsza rzecz, dobry design to nie jest coś ładnego, to jest przede wszystkim coś użytecznego i od tego chciałbym zacząć i tego się chwycić, bo chciałbym, żeby to się przewijało w tej prezentacji. Przede wszystkim fizyczna forma jakby zarówno produktu, jak i usługi no, wynika z funkcjonalności, a nie odwrotnie, bo wtedy design by przejmował dominującą rolę nad funkcją, a nie tym jest design. To chciałbym odczarować, może basic, ale moim zdaniem warto o tym powiedzieć, bo nie wszyscy o tym cały czas pamiętają. No i druga rzecz to jest to, że dobry design nie jest drogi. Wbrew pozorom nie jest drogi, to jest inwestycja i zawsze. To się zawsze zwraca w dłuższej perspektywie. I chciałbym też, żebyśmy mieli te dwa elementy w głowie na dzisiejszej prezentacji. I przypomina mi się zawsze dyskusja dyrektora finansowego, który mówi, co się stanie, jeśli zainwestujemy w rozwój naszych pracowników, a oni odejdą z firmy, na co bardzo rozsądny dyrektor zarządzający powiedział, a co się stanie, jeśli nie zainwestujemy, oni zostaną w tej firmie. I chciałbym, żebyśmy tą trzecią rzecz dołożyli do tego, żeby myśleć o designie. Co się stanie, jeżeli w naszej firmie nie będziemy robić designu w dobry, przemyślany, zaplanowany sposób? Co się stanie z naszą firmą? Zostawiam to jako otwarte pytanie na chwilę obecną. No i co mamy dalej? Ralph Spend bardzo dobrze to podsumował takim sformułowaniem, że jeżeli uważasz, że dobry design jest jakby drogi, no to popatrz na to, jakie są koszty złego designu. I tutaj myślę, że każdy jakimiś tam oczami wyobraźni może sobie wyobrazić, że zły design po prostu generuje bardzo dużo problemów u nas w firmie. I właśnie dlatego chciałbym wam powiedzieć o tym, dlaczego potrzebujecie dobrego designu i wskazać na to 5 takich najważniejszych powodów, przynajmniej z mojej perspektywy, które pewnie najłatwiej trafią do waszej głowy. Dobrze, punkt numer 1. Dobry design robi dobre pierwsze wrażenie. I tak jest, natomiast trzeba pamiętać o tym, żeby to dobre wrażenie jakby nie było tylko dobrym wrażeniem, w sensie może robić dobre wrażenie, ale nie może tylko nim pozostać. Znaczy za tym dobrym designem i tym pierwszym wrażeniem, za tym wow, o którym będziemy dzisiaj rozmawiać i do tego wow będę wracał kilkukrotnie, więc chciałbym, żebyście to zapamiętali.
Zdecydowanie dobry design powinien robić dobre wrażenie, ale nie powinien być tylko od tego, żeby dobre wrażenie robić. Design to proces, ciągłe usprawnianie pewnych rzeczy, zarówno w produktach, w usługach, w tym, jak firma funkcjonuje. I jakby ta sfera graficzna w postaci logotypu, brandingu, design systemu, to nie jest, jakby to jest pewna powierzchowna warstwa, bardzo ważna, ale która wynika z tego, czym chcemy być jako firma, jakie produkty chcemy oferować i co one mają realnie robić. Chciałbym, żebyśmy pamiętali o tym, żeby ten dobry design robił wow, ale tylko jako forma zewnętrzna, która podkreśla funkcjonalność tych produktów. Przykład taki oklepany, właśnie żeby nie mówić tylko o tej funkcji, ale pokazać pewien proces na logotypie no, znanej firmy, myślę, Apple, która przeszła ogromną drogę nie tylko pod, jakby w sferze swoich produktów, ale to jest przykład tego, jak zmieniali się w sferze też logotypów i przeszli bardzo długą podróż. Między te 40 lat różni te dwa logotypy, od powstania do tego, co w chwili obecnej jest tu używane. To jest bardzo, bardzo długa droga, którą przeszli. Natomiast wizualnie widać to tylko na logotypach. Natomiast kilka przykładów też z Apple gdzieś tam się dzisiaj pojawią. Chciałbym, żebyśmy pamiętali o tym, że to logo i ta powierzchowność jest bardzo ważne, może robić wow, ale za tym musi coś więcej stać. Przykład tego, jak powstawało, bo często zadajecie też pytanie, dlaczego taka nazwa u nas, skąd takie logo, więc stwierdziłem, że wezmę to, zrobię raz publicznie i odczaruję pewne rzeczy. Shopa powstała w 2013, no i mieliśmy logotyp, który w swojej strukturze pokazywał trzy obszary fizycznych pomieszczeń, które mieliśmy wtedy, trzy funkcje, dlatego też te trzy kolorowe elementy się w naszym logotypie pojawiły. Później to utrzymaliśmy w kolejnych latach, a w 2019 roku dodaliśmy jeszcze krótki dwa słowa design and strategy, bo zdaliśmy sobie sprawę, że poza tym designem robimy to, co robiliśmy zawsze do tej pory, czyli strategię, innowacje, układanie tych procesów, więc chcieliśmy to też podkreślić, bo realnie to też robiliśmy, więc chcieliśmy to wrzucić do tych logotypów. Natomiast co się dzieje dalej w tym logotypie? Mamy trzy obszary, bardzo świadomie wykorzystujemy te trzy obszary. Jeden to jest pro, czyli rzeczy związane z projektami, drugi to jest edu szkoleniowy i ten trzeci już też jest wykorzystany. Na chwilę obecną nie chciałbym jeszcze o tym publicznie mówić, natomiast chciałbym wam pokazać, że realnie wykorzystujemy to jako pewną opowieść, tak żeby to była jakaś spójność. No i tak samo dochodzi nam Polishopa, która też nawiązuje do naszego głównego logotypu shopowego. No i te logotypy ewidentnie są z sobą spójne. Jeżeli się przyjrzycie temu podstawowemu logotypowi, czyli shopy, dla niewtajemniczonych tam można zauważyć taki element jak pewnego domku, pewnego pomieszczenia, który za chwilę będzie dalej kontynuował w tej opowieści się. Jakby skąd nazwa shopa? Jakby na samym początku wymyśliliśmy sobie miejsce, w którym można dużo rzeczy zbudować, gdzie są jakieś narzędzia i chcielibyśmy, żeby to właśnie w ten sposób było komunikowane. Bardzo szybko nam się to skojarzyło też z amerykańskim czy tam angielskim słowem workshop i tak powstała shopa z trochę inną pisownią, bo od samego początku bardzo świadomie celowaliśmy też w to, żeby ta nazwa była wymawialna po angielsku, bo na tym nam zależało od samego początku, myśleliśmy o jednak międzynarodowym charakterze tego przedsięwzięcia, dlatego tak też było. W Polishopie natomiast też mamy kolejne rzeczy ukryte, nie tylko shopę jako samą nazwę, ale też poli, coś wielowątkowego, wielowymiarowego, bo chcielibyśmy, żeby właśnie ta konferencja takim elementem była, że wiele elementów możemy na niej pokazać, różne punkty widzenia można ze sobą zbić. No i Polish, jednak odbywa się konferencja w Polsce, na tym nam też zależało, żeby pokazać, że ten element może być też robiony dobrze w Polsce. Więc trochę historii odczarowanej, natomiast dla nas to jest ważne i bardzo na to zwracamy uwagę. I chciałbym to podkreślić, że dobry design nigdy nie jest przypadkowy, w sensie z niego coś zawsze musi wynikać, albo on z czegoś musi wynikać. Musi być przemyślane, spójne i najlepiej, jeśli stoi za nim jakaś historia. Coś, co reprezentuje nasze funkcjonowanie na co dzień, w to, co wierzymy, w jaki sposób działamy. I ten design w naszych produktach, usługach powinien też być w ten sposób odtworzony.
No dobrze, powód numer dwa. Dobry design pozwoli wyróżnić się w twojej firmie, ale powinien się jakby pozwolić tobie wyróżnić, natomiast i wyróżnia się dobry design, ale nie możesz się narzucać. Design ma inną robotę do zrobienia, po prostu. I o tym trzeba pamiętać, że w chwili obecnej wiele firm wykorzystuje projekt, czy dobre projektowanie, dobry design, nie tylko w sposób wizualny. Tutaj mamy Teslę, która no, jest pięknym samochodem, jest dobrze zaprojektowanym, natomiast nie tylko sam, jakby to, że Tesla jest ładna, nie dlatego kochamy Teslę, tylko dlatego, że złożyła ze sobą w sobie bardzo dużo różnych funkcjonalności, które po prostu odpowiadają na potrzeby, wyprzedzają trochę rynek. Tesla oczywiście nie było pierwszym samochodem elektrycznym, bo już Volkswagen Golf w 1976 roku, jako odpowiedź na kryzys paliwowy na Bliskim Wschodzie, zaprojektował samochód elektryczny, natomiast wtedy to jeszcze nie był czas, jeszcze nie ta technologia, ale już pierwsze pomysły były. Dlatego Tesla, wykorzystując odpowiedni moment, technologię i dobry design, świetny design, to był pierwszy samochód elektryczny, który naprawdę wyglądał porządnie, nie był kwadratowy, nie wystawały jakieś tam przewody, baterie, tylko po prostu to wyglądało dobrze. Natomiast takich przykładów dobrego designu można znaleźć w zupełnie innych miejscach. Tutaj mamy firmę KitchenAid, która projektuje urządzenia AGD kuchenne, natomiast robi to w sposób świetny. I teraz nie chodzi o to tylko, jak to wygląda, bo przede wszystkim te urządzenia są bardzo dobrze działające, spełniające swoją funkcję, ale mają też bardzo dobry design, zresztą cała seria wokół tego została zbudowana, są bardzo charakterystyczne, ale ludzie kupują nie tylko dlatego, że to ładnie wygląda, bo wygląda ładnie, ale przede wszystkim dobrze działa, jest wykonane z dobrych materiałów, dobrze przemyślane funkcje i po prostu ten sprzęt się broni od wielu, wielu lat. Natomiast mamy też takie przykłady polskie i tutaj chciałbym pokazać przykład firmy Zelmer i czajnika Krystal 332, który jest absolutnie fenomenem na polskim rynku, być może sobie nie zdajecie sprawy, ale zostało to zaprojektowane przez Andrzeja Śmiałka. Tutaj nasze wspólne zdjęcie, miałem okazję z Andrzejem się spotkać i rozmawiać między innymi na temat tego czajnika bezprzewodowego. To jest absolutnie fenomenalny produkt, który ma w sobie element wow. Został zaprojektowany w 1996 roku, ponad 20 lat jest obecny na rynku, cały czas jest produkowany, ponad 2 miliony produktów zostało sprzedane w swojej kategorii, to jest absolutnie no, multimedalista, coś, co chwyciło taki fenomen, przez tyle lat jest obecny w prawie niezmienionej formie, ma bardzo dużo różnych funkcji, między innymi był pierwszym czajnikiem Zelmera, który był na obrotowej podstawie, więc można było w dowolny sposób go odstawić. Świetny projekt, świetny produkt, natomiast taka ciekawa historia, że jak wracałem zaraz po spotkaniu z Andrzejem, jeszcze gdzieś nocowałem po drodze w jakimś apartamencie, to trafiłem dokładnie na ten sam czajnik i stwierdziłem, że to nie może być przypadek. Wysłałem zresztą to zdjęcie. Ten czajnik na pewno znacie, widzieliście go w wielu domach, jest po prostu powszechny. No i też jest świetnym produktem, dobrze wykonanym, dlatego ma ten efekt wow. I do tego wow chciałbym wracać. Dobrze, mamy też, no oczywiście Maca, ale nie chciałbym o samym Apple'u mówić, jak wiele o firmie, bo myślę, że ją wszyscy znają, chociaż jeszcze raz do niej wrócę. Natomiast chciałem pokazać, że to jest przykład firmy, która postawiła design na bardzo wysokim poziomie. To właśnie ta firma pokazała, że nie tylko komputer powinien dobrze działać, ale też może pięknie wyglądać. I tutaj ten tandem Steve Jobs i Jonathan Ive naprawdę wyciągnęli design, jeśli chodzi o telefony komórkowe, smartfony i cały sprzęt komputerowy wynieśli na taki poziom, który na wiele lat no, jakoś tam ustrukturyzował rynek i oczekiwania klientów. Jeżeli ktoś jakby jest zainteresowany historią w ogóle, to polecam książkę, biografię Jonathana Ive, która jest opisana całego ich historia. Myślę, że warto też czytać tego typu rzeczy, żeby popatrzeć, poznać tą perspektywę, jak osoby, które projektują, w jaki sposób to robią, jak myślą, na co zwracają uwagę. To jest super ważne. No i coś, co chciałbym też pokazać, jak kolejną rzecz, że w Polsce mamy dokładnie takie same historie. Może nie tak spektakularne, ale jest wiele historii projektantów, którzy zrobili bardzo fajne produkty, wsparli bardzo wiele firm tym swoimi umiejętnościami i powstał taki cykl, być może już widzieliście, design przez duże U, właśnie przez duże U, żeby pokazać, że
ta użytkowość w tym designie jest bardzo istotna. Zachęcam Was do obejrzenia, już są dostępne 4 odcinki, które zostały przeprowadzone wywiadów przeze mnie. Tutaj jestem akurat z Agnieszką Fujak, która zaprojektowała to wielkie ustrojstwo, które za nią stoi, czyli pojazd ratowniczo-gaśniczy Felix 8x8. Bardzo ciekawa historia, natomiast tych historii jest więcej, już są 4 takie wywiady dostępne. Między innymi Bartek Piotrowski, czyli firma APESA, Agnieszka Fujak, Jadzia Husarska, która ma szerokie doświadczenie w różnych sprzętach, tutaj rozmawialiśmy akurat o medycznych rozwiązaniach, no i Tomek Rygalik, nazwisko, którego chyba szerzej nie trzeba w ogóle przedstawiać. Super wywiady, będzie jeszcze 5, zaraz po konferencji, natomiast zachęcam Was do tego, żeby zobaczyć, posłuchać tych historii, bo myślę, że tam jest dużo ciekawych rzeczy, które sami możecie jako osoby projektujące wziąć do siebie, ale również jako firmy, które dopiero zaczynają przygody z designem albo zaczynają bardzo poważnie już w ten design wchodzić i chciałyby trochę inspiracji. Trzeci powód, dlaczego dobry design jest potrzebny Twojej firmie, to buduje relacje z Twoimi klientami. I to jest coś, co jest oczywiste, natomiast musimy zdawać sobie sprawę, że relacje to emocje i że użytkownik, nasz klient wiąże się z nami emocjonalnie. Musimy na to zwracać uwagę. I takie rzeczy jak cena czy jakość na wysokim poziomie już jest pewnym standardem, który ma być. To nie o to chodzi. Wszyscy są w stanie w bardzo podobnych kosztach, w bardzo podobnym jakości wyprodukować pewne rzeczy. Natomiast to, co się liczy, to jest doświadczenie. Bardzo dobre doświadczenie, które ten użytkownik będzie ze sobą niósł dalej. I chciałbym, żebyście zwrócili uwagę właśnie na to doświadczenie, jakie wasza firma daje waszym klientom, bo to jest super istotne. Trzeba pamiętać, że ten dobry design nie jest tylko powodem, dla którego klient do was przychodzi i zostaje tym klientem, ale powinien być też tym powodem, dla którego zostaje z wami na dłużej, bo to jest wtedy dopiero epic win, jak mówią, i tego wam życzę, żeby w ten sposób projektować. Przykład polski, InPost, na pewno firma wam znana, natomiast chciałem wam zwrócić uwagę na kilka takich ważnych rzeczy. InPost zaczynał jako firma, która dostarczała przesyłki listowe. Na samym początku, nie wiem w ogóle, czy wszyscy kojarzą słynną blaszkę InPostu, skąd to się wzięło. Był monopol Poczty Polskiej na pewne przesyłki do pewnej wagi, więc trzeba było te przesyłki dociążyć, żeby można obsługiwać ten ruch, więc tak powstały słynne blaszki InPostu. Na chwili obecnej InPost jest firmą, która zrewolucjonizowała w jakiś sposób rynek kurierski poprzez paczkomaty. Nie będę się rozwodził na temat paczkomatu, bo myślę, że każdy z was korzystał, natomiast jest to jednak pewien fenomen, taki trochę, no myślę, że polski Uber w jakimś znaczeniu, że zrobił niezłe zamieszanie na rynku i fajnie to działa, zresztą nie tylko na polskim rynku, są już obecni na innych rynkach zagranicznych. Natomiast to, na co chciałbym zwrócić uwagę, to sposób komunikowania się z klientem, w jaki sposób jest to zaprojektowane, przemyślane, no i jak dobrze się to ogląda i odbiera. InPost wysyła bardzo prosty komunikat, że paczka już wyszła od naszego, jakby od naszego sprzedającego, od którego kupiliśmy. Dostajemy też komunikat bardzo prosty, że paczka już przyszła, ile będzie na nas czekała, gdzie na nas czeka. Dostajemy oczywiście równolegle powiadomienie albo na aplikację, albo na SMS. Działa to bardzo sprawnie, zresztą jak wszedł COVID, udostępnili kolejne rzeczy otwierania zdalnie, bardzo szybka odpowiedź. Natomiast nawet takie rzeczy, jeżeli nasza paczka nie została dostarczona do tego paczkomatu, bo okazał się, że jest zajęty, to bardzo fajny sposób to też komunikują, że słowo, wybrany przez ciebie paczkomat jest tak popularny, że czasami wszystkie skrytki są zajęte. I zrobią to w bardzo fajny sposób, pokazują, gdzie realnie ta paczka została przekierowana, natomiast mają dużo innych elementów jakby w tym mailu, gdzie można byłoby jeszcze przekierować tą paczkę, żeby było mi na przykład wygodnie jako użytkownikowi. Pokazują takie elementy, jak wpływa korzystanie z ich usług właśnie na ekologię, ale coś, co ja sobie bardzo cenię, że na stronie internetowej czy w wiadomości mają kontakt do siebie, co jest coraz rzadziej spotykanym elementem, nie wiem, czy zauważyliście, że firmy coraz mocniej się gdzieś tam chowają za jakimiś mailami, się z nimi skontaktować. Mnie osobiście to bardzo denerwuje, bo uważam, że jakby no, jako klient zasługuję na to, że mogę zadzwonić i po prostu zgłosić swój problem. Wiem, z czego to wynika, z oszczędności, z wprowadzania różnych botów i tak dalej. Nadal lubię, jak mogę gdzieś zadzwonić i porozmawiać z człowiekiem. Natomiast
jakby krótkie porównanie, jak InPost, to jest ta sama wiadomość. Dostałem wiadomość z InPostu, że paczka została nadana i od sprzedawcy, który wysłał mi newsletterem wiadomość automatyczną. Taka sama. Natomiast wizualnie i czytelność jest zupełnie inna w przypadku InPostu i to jest prosty przykład, że można takie rzeczy robić w bardzo prosty sposób. I tutaj konkurs dla Was, będzie konkurs, to jest coś, co sam wymyśliłem, chciałbym, żebyście bardzo wzięli w tym udział. Pod tym QR kodem jest prosty formularz zgłoszeniowy do tego konkursu. Konkurs będzie trwał do 25 września. Chciałbym, żebyście napisali do mnie swoją historię z dobrej usługi, z dobrego produktu. I czy rzeczywiście wierzycie w to, że dobry produkt buduje relacje z klientami. Chciałbym się dowiedzieć od Was, czy rzeczywiście mieliście takie historie, czy możecie ją opisać, co wpłynęło na to, że rzeczywiście poczuliście się dobrze i w jaki sposób to na Was wpłynęło. Czekam na tę historię, będą nagrody, obiecuję, że wszystkie osobiście przeczytam. A co z tymi historiami dalej zrobimy, to na pewno, jeżeli będą cokolwiek się działo, to będziemy z Wami w kontakcie, ale zachęcam Was do tego. Będzie mi ogromnie miło, jeżeli odpowiecie na ten apel. Gdzieś jeszcze ten link do tego QR kodu będzie. Dobra, jedziemy dalej. Czwarty powód, że dobry design po prostu ułatwia życie. To jest coś, co powinno być fundamentalną zasadą każdej firmy. Niestety nie jest, mimo że większość firm mówi, że są klientocentryczni, że stawiają klienta w środku. Naprawdę niewiele firm realnie to robi, poza mówieniem. I chciałbym o tym wyraźnie też powiedzieć, że projektowanie i dobry design musi być świadomy, musi być dobrze wprowadzane. No i tutaj, jeśli chodzi o ten dobry design, to tak jak powiedziałem, stawianie użytkownika, jego potrzeb zawsze musi być na pierwszym miejscu każdej firmy. To po to jesteśmy, żeby służyć naszym klientom, a nie odwrotnie. I tutaj chciałbym przytoczyć znany również przykład Netflixa, który nie chcę opowiadać o całej platformie, bo na pewno większość z Was zna, kojarzy i jakby nie o to chodzi. Chciałbym tylko wskazać na elementy, które mnie urzekają zawsze w tej platformie i co fajnego robią. Od samego początku dbają o użytkownika, pokazując proste pakiety, co w tym pakiecie jest, czym one się różnią. Oczywiście inne firmy to też robią. Netflix też ma wiele innych elementów, które mnie osobiście urzekają. Między innymi podział na użytkowników, możemy, jakby ci użytkownicy się nie plączą między sobą, każdy ma swój profil, więc ma swoje ulubione filmy, swoją playlistę i tak dalej. Podpowiada takie rzeczy, które zostały ostatnio dodane, dalej oglądać, na czym skończyłem, w którym miejscu, zawsze wraca do tego miejsca, to jest bardzo wygodne. Nie wiem, czy sobie w ogóle zdajecie sprawę, ile tam jest takich niuansów w Netflixie, ale są też propozycje do obejrzenia po obejrzeniu jakiegoś filmu czy serialu, dalej nam Netflix podpowiada. To jest basic. Natomiast coś, co warto też jakby wskazać, to są te wersje językowe i napisów, i dźwięku, i one bardzo szybko się pojawiają, jest to przygotowane dla użytkownika, w zależności od tego, w jakiej strefie językowej jesteśmy, naprawdę te języki się pojawiają bardzo szybko, tłumaczenia, zarówno lektor, jak i napisy. To jest super wygodne i ważne, ale mamy takie rzeczy też jak podgląd pod to, co już obejrzeliśmy, od którego miejsca możemy obejrzeć na przykład jakiś tam serial. Pojawiają się też takie rzeczy jak możliwość przesuwania do przodu, do tyłu, drobnostka, ale to jest zrobione właśnie dla nas, dla użytkowników. Netflix tego nie potrzebuje. To jest zrobione dla nas, żebyśmy my mogli sobie poprzesuwać ten film do przodu, albo jak nam się zasunęło, to trochę do tyłu. No i też w pierwszym ekranie, w momencie oglądania filmu, możemy zgłosić jakieś problemy. Nie trzeba szukać gdzieś na stronie, na infolinii, po prostu jest helpdesk dostępny z aplikacji, czyli w momencie oglądania filmu. Natomiast coś, co jest absolutnie wow w Netflixie, to jest ta funkcja, myślę, że wszyscy ją kochają, możliwość pominięcia intro albo jakiegoś tam wprowadzenia. To jest funkcja, która jest tylko i wyłącznie wprowadzona pod użytkowników. Absolutnie Netflix tego nie potrzebuje, natomiast to jest ułatwienie dla nas jako użytkowników i uważam, że to jest najważniejsza funkcja w Netflixie i zdecydowanie powinna być dostępna w innych miejscach. Pomyślcie o tym, jak Netflix czy inne firmy dbają o Was jako o użytkowników i o Wasz czas, bo to jest 10 sekund, ten skip intro to jest 10 sekund, może 30, ale to jest wprost wprowadzone dla nas.
No i piąty powód, to jest dobry design generuje przychody. Po prostu dobrze zaplanowany design, od tego co zacząłem, że jest dobrą inwestycją, on na koniec generuje przychody, ale trzeba do niego podchodzić dobrze, trzeba mieć ten design przemyślany, to nie jest tylko logotyp, to jest przede wszystkim funkcjonalność, użyteczność, nasz klient i powinniśmy o tym pamiętać na każdym kroku i bardzo świadomie podchodzić do tego i to robić realnie, tylko mówić o tym, że się to robi. No i tutaj nie będę się silił na wielkie odkrywcze rzeczy. Odwołam się do tego, co zrobił Design Management Institute. Kilka lat temu przeprowadził takie badania dotyczące właśnie jak design wpływa na przychody, obroty i wyceny w ogóle firm. Powstało coś takiego jak Design Value Index. W latach 2005-15 zostały przeprowadzone badania. Porównywano część firm, które jakby postawiły design w swojej firmie na jakimś ważnym miejscu i zaczęto obserwować te firmy, w jaki sposób one się różnią od reszty świata, od reszty firm, od reszty giełdy konkretnych firm. No i jasno było widać po kilku latach, że naprawdę te firmy, które stawiają sobie design na pierwszym miejscu albo na jednym z pierwszych miejsc, naprawdę robią, realnie budują większą wartość dla klientów, dla samych siebie, mają większe przychody. No i jakby jaka była konsekwencja tego i trochę jak to równo szło z tym indeksem, pojawiło się bardzo dużo firm, które stwierdziły, ok, wchodzimy w to, między innymi SAP, który jest no, wielkim orędownikiem dobrego designu, to SAP, nie wiem czy wiecie, ale jest jednym z głównych sponsorów i Hasso-Plattner Instytut Designu na Stanfordzie, czy Hasso-Plattner Instytut w Poczdamie. I to SAP bardzo mocno w to wszedł i promuje. Mamy też Honeywella, który postawił swoje user experience. Mamy kolejne rzeczy jak PepsiCo, gdzie wykorzystuje design thinking do budowania innowacji i do skalowania swojego biznesu. Mamy takie rzeczy jak 3M, który jakby wykorzystuje kokreację do budowania kolejnych produktów i usług. No i mamy też General Electric, który wykorzystuje zarówno design thinking, jak i agile do takiej transformacji wewnętrznej całej firmy. Bardzo dużo designu, pewnej zwinności w podejściu do tego, jak firma powinna wyglądać, zaczęły wszystkie te firmy wykorzystywać i to jest po prostu trend. Możemy do tego wsiąść i jechać z tym albo no, udawać, że albo próbować, że będzie to może inaczej. Nie, nie będzie. No i żeby nie było, że to są stare dane, informacja sprzed miesiąca dokładnie, Apple jako pierwsza firma amerykańska warta ponad 2 biliony dolarów. Absolutnie Apple wykorzystuje swoje bardzo dobre produkty, wcześniej już zaprojektowane i ten team Jobs, Ive bardzo dużo zbudował wartości, którą teraz można monetyzować. Oczywiście to już jest inny Apple niż ten, który był 10 lat temu, natomiast nadal jakby firma jednak jest cały czas utożsamiana z dobrym designem i z tym, co można w ten sposób nazwać poprzez dobrą funkcję. I to są takie najważniejsze rzeczy. Jestem prawie w czasie i na samym końcu chciałbym was jeszcze sprowadzić do jednego cytatu, że są trzy odpowiedzi na design, czy na dobry design, albo w ogóle na design. Tak, nie i wow. I to wow chciałbym jakby bardzo mocno określić, żebyśmy celowali zawsze w to wow i zadajcie sobie pytanie, osoby, które projektują, czy robicie ten wow dla swoich klientów, czy w taki sposób projektujecie i z drugiej strony firmy, które zaczynają się interesować designem, chciałyby ten design wprowadzać albo rzeczywiście robią, czy wiedzą, czego chcą i czy ten design, który już mają, jest naprawdę wow. Z tym was zostawiam. Dziękuję wam serdecznie za poświęcony czas. Mam nadzieję, że weźmiecie udział w tym konkursie. Bardzo mi na tym zależy. Bardzo, 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 bardzo. No i tyle. Dziękuję wam bardzo i mam jeszcze jedną karteczkę przygotowaną. Teraz jest czas dla was. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Do zobaczenia. Mam nadzieję, że w Bydgoszczy w przyszłym roku. Hej. Radku, serdecznie dziękujemy. Bardzo ciekawe przykłady. Mamy też pytania, które pozwolę sobie zadać. Pierwsze pytanie to największe przeszkody we wdrażaniu dobrego designu w polskich firmach. Czy może znasz, podasz przykłady? Oczywiście, że znam, bo borykamy się z tym na każdym kroku. Znaczy chyba największym problemem we wdrażaniu
innowacji, designu jest niestety mentalność często wysokiego szczebla gdzieś tam zarządczego. Natomiast to nie jest tak, że te osoby są skrajnie przeciwko, one po prostu jakby nie zawsze wiedzą, z czym to się je, o co chodzi. Jeżeli porozmawiamy z tymi osobami, pokażemy przykłady, ale z drugiej strony też jakby pokażemy, w jaki sposób będziemy pracować, co będziemy robić, jakie będą kamienie milowe, to te osoby naprawdę bardzo szybko to łapią. One nie lubią być zaskakiwane, nie chcą robić jakichś wielkich rewolucji, bo często bardziej wierzą w ewolucję, więc po prostu trzeba to zrobić na spokojnie, natomiast zdecydowanie to bym wskazał jako pewna mentalność na samym początku, bo jeżeli przekonamy te osoby, przekonamy jeszcze zespół na niższych jakichś tam szczeblach, przeszkolimy na przykład te osoby, to wtedy to bardzo sprawnie i gładko idzie. I mamy kilka takich wdrożeń, gdzie rzeczywiście zaczynaliśmy od zarządu, przeszkoliliśmy sam zarząd albo pracowników i później jest to konsekwentnie realizowane w jakichś projektach. I naprawdę mamy takie przykłady i z pewnością w przyszłym roku opowiemy o takim, bo szykuje się bardzo, bardzo ciekawy przykład w tym obszarze. Drugie pytanie, jakie mamy od naszych uczestników, to jak zacząć budować świadomość organizacji o wartości dobrego designu? W sensie, kto może odpowiadać za inspirację dobrego designu wewnątrz firmy, no bo nie zawsze mamy do dyspozycji na przykład dział projektowy. No to jest dobre pytanie. To pewnie zależy od tego, jaka to jest duża firma, bo pewnie w małym zespole to spokojnie osoba, która zadała to pytanie, może no jakby zacząć trochę o tym opowiadać, może zrobić jakieś szkolenie, może pokazać przykłady w branży albo spoza branży, coś takiego inspirującego. Ja bym przynajmniej zaczął od czegoś takiego, żeby pokazać, że jest trochę inny świat, że nie tylko te mechaniczne, trudne rzeczy, że nie tylko Excel jest ważny, chociaż on jest ważny, natomiast to, na czym możemy budować, jest design i chyba bym zaczął od prostej jakiejś inspiracji, może jakichś spotkań, w zależności jak firma jest zorganizowana. Przy dużych firmach no to trzeba to jakoś tam systemowo zacząć robić. Może też do jakichś większych szkoleń. Musimy zbudować pewną masę krytyczną w dużych firmach, żeby te firmy chciały gdzieś podążać za tym designem. Jak pójdzie pierwszy warsztat, pójdzie pierwszy projekt i najlepiej z bardzo takim szybkim sukcesem i dlatego starajmy się dobierać jako projekty rzeczy, które są w jaki sposób można zrobić quick win. Ja nie mówię, żeby iść na łatwiznę, ale żeby można było bardzo szybko pokazać efekty, bo wtedy będzie paliwo na trochę bardziej skomplikowane projekty, dłuższe, będzie już ta pierwsza warstwa zaufania, która pozwoli do tego, żeby realnie wykorzystywać design do budowania przewagi, do budowania wartości. Trzecie pytanie od naszych uczestników. Czy widzisz jakieś kierunki designu w czasach COVID? Czy według ciebie coś się zmieni w kontekście pandemii, czy raczej zostanie tak, jak mieliśmy przed okresem COVID-u? To się zmieniło. Przede wszystkim. No, pewnie dużo się zmieniło, natomiast myślę, że sposób myślenia o designie, o usługach będzie taki sam, w sensie to nadal musi być dobrze zaprojektowane. Dużo rzeczy się na pewno zmieniło, firmy zaczęły się inaczej zachowywać, trochę się pochowały, szczególnie w tym pierwszym okresie, w jakiejś tam pancerze. Widać, że zaczynamy wracać już do normalności, szkolenia wracają, nawet nie tylko online'owe, zaczynają się jakby projekty reaktywować, te, które zostały w jakiś tam sposób wstrzymane albo przyhamowane. Widać, że wszystko wraca do normy, jednak chyba nadal pozostaliśmy ludźmi i chcemy tego kontaktu, natomiast czy się jakoś globalnie coś zmieni, bardzo trudno mi jest odpowiedzieć na to pytanie. Naprawdę i chyba sami jakby czujecie dlaczego, że co tydzień dowiadujemy się nowych rzeczy na ten temat, więc trudno mi jest na to powiedzieć. Natomiast wydaje mi się, że pewien fundament myślenia o usługach się nie zmieni. Być może więcej będzie cyfrowych rzeczy, natomiast ja też jestem daleki od tego, że to wszystko pójdzie tylko i wyłącznie, że będziemy się oglądać przez komputer. Nie wierzę w to. W sensie nadal jesteśmy ludźmi i potrzebujemy tego kontaktu. Więc jakby fundament projektowania się nie zmieni, może trochę rzeczy się zmieni, jeśli chodzi o kontakty, że więcej rzeczy pójdzie do online, jak już no, ostatnie kilka miesięcy pokazało, że się da pewne rzeczy zrobić. Natomiast nadal chyba jednak będziemy chcieli się spotkać i pogadać i popracować ze sobą.
Zdecydowanie, ja się zgadzam tutaj prawie z każdym słowem. Dziękujemy serdecznie, Radku, za twoją prezentację, arcyciekawą zresztą.